Cześć, jestem Damian. Cześć, Karol. Znajdujemy się w sklepie Biker Budzyk w Brodnicy. Ruszamy z kolejnym odcinkiem filmików, gdzie chcemy zaprezentować Wam w swoich domach modele, które mamy na swoich sklepach. Bez zbędnego wychodzenia z domu zapoznamy Was z naszą ofertą i ofertą naszych dostawców. Dzisiaj na tarczy mamy model Vision w wersji z niską ramą. Nie mylić z damską, bo to nie jest takie oczywiste. Model trekkingowy, rekreacyjny, codziennego użytku. Bardzo chwalony i bardzo lubiany przez naszych klientów. Model Vision, zastosowanie trekkingowe, rekreacyjne, użytkowe. Model, który posiada regulowany mostek kierownicy, wpuszczany na kamień rozporowy, chwyty ze skóry ekologicznej, które są bardzo wygodne i klienci sobie je chwalą. Klamką manetki shimanowskie z Tefy, połączona jest manetka razem z klamką hamulca. Zaciski hamulców są również shimanowskie. No nie ma tutaj grama jakiejś zbędnej oszczędności moim zdaniem w tym rowerze. Ogumienie jest pochodne Schwalbe Impact, guma, która jest moim zdaniem bardzo dobrej jakości jak na swoją cenę, bo jest bardzo budżetową oponą, a jednocześnie fajnie trzyma i ma ten sam bieżnik jak starsze modele Schwalbe, także znane i lubiane przez klientów zarówno w wersji Schwalbowskiej, jak i Impaka. Szprychy są ze stali nierdzewnej, obręcze wzmacniane, kapsylowane, w zasadzie koła to jest jeden z głównych atutów modeli Unibike'a, każdego jednego moim zdaniem. Prądnica w pieście, która zasila nam lampę przód oraz lampę tył, co nie jest tak oczywiste, bo często producenci wstawiają prądnicę, lampa przód jest zasilana z prądnicy, a tu jest bateryjny, bo za dużo czasu zabiera przeciąganie kabla i ewentualny serwis jest też o wiele bardziej męczący. Tutaj Unibike zrobił moim zdaniem jak należy, przód i tył zasilane z prądnicy, nie martwimy się o baterię. Mamy światło w każdej sytuacji, bo prądnica nie będzie nam się ślizgać podczas deszczu czy śniegu. Zawsze mamy zapewnione bezpieczeństwo ze strony oświetlenia. Ciekawy jest tutaj napęd. Myślę, że Karol, często montując te rowery i je regulując, może parę słów o tym powiedzieć. W tym modelu mamy przerzutkę Acere na napędzie siedmiorzędowym. Oczywiście na kasecie. Fajna sztywność. Naprawdę fajnie się sprawdza. Na pewno lepsze rozwiązanie niż wolnobieg. Komponenty są w większości Shimano, piasta, kaseta. Łańcuch mamy tu akurat KMC. Korba jest oczywiście też Shimano z bardzo dużą rozpiętością, dzięki czemu ten rower jak i w lekkim terenie, jak i właśnie na asfalcie będzie mogli rozwijać nawet fajne prędkości. Korba shimanowska jest założona na suporcie shimanowskim. Fajna turystyczna rama z niskim przeskokiem. Właśnie jak kolega wspominał, niekoniecznie stosowana tylko i wyłącznie dla kobiet. Często mężczyźni też wybierają niską ramę z po prostu wygody wsiadania. Mamy wygody takie jak regulowany mostek właśnie, sztyca amortyzowaną, dzięki czemu jest naprawdę wygodna. Sztyca amortyzowana, dzięki czemu nie wytrzęsie nas tak na nierównościach. Mamy większy komfort podczas jazdy, wjeżdżając w dziurę czy wybój nie dostajemy strzału przysłowiowego w kręgosłup, tylko jest to ładnie niwelowane na sztyce amortyzowanej. Uważam, że jest to bardzo fajne rozwiązanie, zwłaszcza, że możemy amortyzację w sztyce siedzenia dopasować do naszej wagi, utwardzając ją lub zwiększając. To też nie każdy o tym wie, a to jest bardzo proste do zrobienia. Czyli nie ma tego, że ważymy 115 kg, siądziemy, sztyca robi klap i tyle z amortyzacji, tylko możemy to jeszcze wyregulować. Z dodatków mamy tutaj przykładowo też pompkę. Bagażniki są już montowane bez standardowej sprężyny. Mamy tutaj gumę, dzięki czemu możemy bez najmniejszego problemu kurtkę, napój, coś sobie zamontować, zabrać ze sobą bez najmniejszego problemu. Oponki fajne mamy tutaj z V2
fajnym, ciekawym bieżnikiem. Pozwala nam fajnie podróżować właśnie po utwardzonych terenach dzięki środkowemu pasku. I oczywiście mamy klocki, które na brzegach, które nam pozwalają też przemierzać drogi takie gruntowe. Pedały są tutaj z wkładkami antypoślizgowymi, dzięki czemu zwykły but nie będzie się na tym ślizgał, ale też nie są groźne dla naszych piszczeli. Nie mają kolców. Nie ma ryzyka, że sobie pozdzieramy skórę po piszczelach, kiedy nam się ześliznie but. Raz, że się nie ześliznie, bo jest dosyć fajna powłoka antypoślizgowa, a jeżeli nawet się zapatrzymy i źle depniemy i nam się but sunie, to wielka krzywda nam się nie dzieje. Co jeszcze dla bezpieczeństwa jest istotne, tylna lampa ma funkcję podtrzymania. Także jeżeli jedziemy wycieczkę po zmroku, zatrzymujemy się, bo chcemy zdjąć kurtkę, założyć kurtkę, nie wiem, napić się, cokolwiek, dalej jesteśmy widoczni dla otoczenia. Jest to też moim zdaniem bardzo ważne. To, co Karol powiedział, Unibike daje kilka fajnych dodatków. Pompka jest w cenie, naciąg jest w cenie, także wszystko jest ładnie już skomponowane do bagażnika, który jest przystosowany pod przewóz wszelkich sakw. Bagażniki, które często stosujemy jako montowane osobno do różnych rowerów na serwisie, nie są drogie i są po prostu trwałe i trzające dla większości naszych klientów. Co wyróżnia Unibike'a spośród wszystkich rowerów, które znam, to ich podpórka w rowerach trekkingowych. Podpórka jest stosowana od lat, jest bardzo stabilna, jest z regulacją i nawet jeżeli załadujemy ten rower, objuczymy go na szerszą wyprawę, nie ma prawa nam ten rower się przechylać, przewracać. Jest to bardzo fajny element tego roweru. Co może decydować przy zakupie tego, a nie innego modelu? Napęd jest kasetowy, co nie jest tak oczywiste w cenie niecałych 2000, bo za 1999 mamy model na kasetowym napędzie z większością dobraną Shimano podobnej grupy, podobnej półki. Rama jest dożywotnią gwarancją przy każdym modelu Unibike'a, co w każdym odcinku podejrzewam Unibike'u będziemy podkreślać, bo jest to bardzo fajne. Rower, który występuje w ramie niskiej oraz w ramie wysokiej. Angielska low i high frame. Nikogo nie oceniamy, nikogo nie dzielimy na męskich i damskich. Są mężczyźni, którzy kupują u nas rowery z niskimi ramami, bo takim praktyczniej. Chociażby wożąc dziecko w foteliku, łatwiej się wsiada na rower z niską ramą. Jest to często taki wybór. Z drugiej strony mamy część klientek, która woli wysoką ramę, bo zawsze tak jeździ, bo i tak. Dlaczego mamy tak nie kupić? Jedyne co, w ramie niskiej nie ma wysokich, nie ma dużych rozmiarów, czyli nie mamy tutaj ramy 21 lub 23, co może być wyznacznikiem przy wyborze. Modele Unibike'a kończą się na 19, jeżeli chodzi o niską ramę. Jest 17 i 19 do wyboru. Co też jest fajne, w Unibike'u występuje ten model w trzech kolorach. W wersji niskiej i bodajże w dwóch z wysokiej. Jeszcze tego dokładnie nie sprawdziłem, jak to w tym roku wygląda. Dlaczego jest to fajne? Niektórzy producenci, a większość producentów w moim salonie, w naszym salonie, mają jeden kolor na dany model. A tutaj mamy do wyboru jeszcze opcje kolorystyczne. Coś dodamy jeszcze, Karol, o tym modelu? Kupować. Tak, kupować póki są, bo jest tych rowerów w tym roku niewiele i myślę, że warto nad tym modelem się pochylić, jeżeli myślimy nad zakupem roweru w ogóle tego rodzaju w tym roku. Rower, tak jak widać, jest już u nas dostępny, zarówno w sklepie w Brodnicy, jak i w Iławie. Możecie go znaleźć, przymierzyć, domówić szczegóły z nami, chętnie doradzimy, doposażymy. Zapewniamy też solidny serwis dla naszych klientów. Także zapraszamy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Hello.